Hej, to fuck. Prawie straciłem ucho. No dobra, nieważne. Słuchawki mnie nie lubią. Dobrze. Dzisiaj w końcu. A nie. Jeszcze zanim zaczniemy serce z kamienia, mam jeszcze jednego questa do wykonania. Ale on jest dosyć szybki, także powinno być. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadzieję, na pewno zaczniemy dzisiaj serca z kamienia. I zapewne kolejne 15-20 odcinków to będą serca z kamienia. O kurwa, ten kot. Zaraz się skończy. Zaraz? Nie, nawet połowy dobra. Nie ma. Dobra. Dobra, pomedytujmy godzinę. W drugą stronę. I się skończy. Uzupełniliśmy tego kota. Widzę tu różnicę FPS-ów. Raczej. Ale w ogóle spadają FPS-y w Wiedźminie. Spadają, bo nagrywam. Totalnie. Ja nagrywam, jednocześnie streamuję. Jak grałem to w to prawda. Bez załączonych innych procesów, że dobrze, mi procesora nie obciążało, to miałem stałe 60 klatek bez żadnych spadków. Jakbym miał RTX-a 2080 i jak się nazywa ten procesor 16-wątkowy? Ten na R? No. Ryzen. To bym pewnie miał stałe 60 klatek nawet streamując i nagrywając. Ale nie chcę wydawać kolejnych 10 koła w tym komputer. Ten komputer i tak jest już warty tyle, że ja pierdolę. Wiesz, i tak go tak jakby masz jeden go lepszasz po prostu cały czas. No to tak, nie? O to chodzi, to jest najlepsze. Jak już się te 1080 zrobi na tyle przestarzała, że czasem będzie wymienisz, czyli za jakieś 2-3 lata, to sobie kupuję RTX za 2080. Niestety, że tego czasu nie wykonałem czegoś lepszego. Szukać szczęścia do no, jak nie wiem, ale do tego czasu to już stanieje na tyle, że... Znacie się? Wczoraj było 7 godzin z Wiedźmina. Jakoś mam... Przechodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiły. Chrapkę na Wiedźmina. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Ja mam manię totalną. Rozmawiajmy o zapłacie. Jeśli chodzi o zapłatę... Tym filmem będzie 10. A z tym będzie 20. No, po dzisiejszym streamie będzie 14. Bo jakoś nie mam zamiaru. Zwłaszcza, że Serca z Kamienia dla mnie są lepszym DLC od Krew i Wino. Czemu? Po prostu sam motyw, że spotykasz tego pana z lusterko, że tam je zwał jak zwał, bo nie będę zdradzał fabuły przedwcześnie. Ale no po prostu cała historia jest, wiesz, taka bardziej jakby z uniwersum Wiedźmina. To, że się tam w tym tu są, co się dzieje, to jest takie na sztucznie wydłużenie tej historii, mam wrażenie. Zacznijmy od 320. O nie. Biedak. Na tyle nie możemy sobie pozwolić. Okej, okay, trochę za dużo. No to 285? Odkąd grasz? Wstałem różnicę, że tam zawsze jest różnica, jak wejdziesz 280-79. Nie mógłbyś to? Trochę to. Spuścić? Gadam, że ten. Żebyś se spuścił do 79, o. Znaczy ogólnie, nie? Że zawsze jak spuszczam to do 79. A, niech ci będzie. No, mogłeś zrobić 9 na stół. Jeśli no, nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutuję. On tam łapie dopiero od tych 10. Potraktuję to jak inwestycję. Czyli umowa stoi? Ech. Stoi. Co to za widziadło? Zdajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Przepraszam. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu. Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Czyli upiór jakiś. Co? No bo... Zmrożenia? Już nie żyje? Że... Samo to, że śmierć cię przeszła. Wiem, po dobra, godzina, no też to tak wskażę. No, dobra. Co się stało z ciałem tego parobka? Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Gdzie się ukazało te widziadło? Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną.
Chętny. No. Tędy za mną. Tędy za mną. Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesąd. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zbiorów. Ja pierdolę, kurwa, Geralt. Pszczoły na konkurencję. Nie. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczkami. Tego nie chodzi, że widziadło jest z Nilfgaardu. No tak, oni chodzą oni... tak, że jak biegniesz, oni... to jest za szybko, jak idziesz, to jest za wolno. No tak większość NPC-ów ma. Ale oni muszą zrobić cztery kroki, jak ty robisz jeden, no to wiesz. Biedaczki. No. Kałonka. Iście z to są. No. Frankmeier's Dorf. To tutaj. Tu widziadło zabiło parobka. Widać, że jest zamrożony. Wiesz, ale się... coś takiego, że aż się śnieg pojawił, to mi się kojarzy z gonem. No mi się to od razu z gonem skojarzyło. Co by to mogło być? Ale ty, ślady? Okej. Okay. Ślady? No na pewno to, to musi być ten ogar dzikiego gona. No. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić pszczoły. To ty nie powiesz. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. Jest ciężkie. No jeszcze krew. Krew. Zczerniała i zaschnięta, czyli sprzed kilku dni. No ciekawe, że ten śnieg się dalej trzyma. Ciekawe, dokąd zaprowadzą mnie te ślady. Ślady urwają się przy rzece. Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg. Może ślady ciągną się dalej. Jeszcze skrzynka na środku. Najlepsze jest to, jak szybko jak szybko on wysycha. Teraz jest mokry, nie? Raz, dwa, czyli kapie jeszcze trzy, z cztery, pięć, sześć, jeden, osiem. Już nie kapie. Nie, kapie, kapie. Dziewięć, dziesięć. Dziesięć sekund, jest suchy. Fajnie. Magia. Drabina. No, drabina w skrzyni schowana. Ja bez dna. Bo w lewo bardziej. No, wiemy. Przynajmniej jest te, teraz wcześniej musiałeś używać moda, żeby wyłączyć te rybie, ten efekt rybiego oka. Jak używasz tych zmysłów Wiedźmina. No. Teraz to dodali do gry w końcu. Nie wiedziałem. Przynajmniej na Gogu. Nie wiem, jak jest na PC, na tym. Ostatnio stałem przed dylematem, czy kupić sobie ten mina szyjnik. Topcy na czwartym poziomie. Czemu oni się na czwartym poziomie? Na hita go na pół przeciął. Taka, dzięki za postę. To mi się to kojarzy, że to był krasnolud? Co ty masz z tym krasnoludem, kurde? Lubię nic za chłopcy, muszą być i utopni. To raczej nie one zniszczyły. Właśnie, tylko on dziwnie go przeciął. Gdzieś to? No, ukos. Od barku do tego. Do miednicy. O, tego mi brakowało. Uwielbiam nie ma tego na plecach. Uwielbiam stary. Fizykę w tej grze, ona nie istnieje. No tu są ślady. Śmieszne. On wszedł do wody, żeby wyjść prawie z tej samej strony. No. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. Może to ktoś, kto udaje, że ma takie stopy. To się dzieje obok mnie? Tak jak wcześniej. Paudys. Na pewno nie krasnolud. No na krasnoluda jesteś trochę za wysoki, mój przyjacielu. Chociaż brodę masz zacną, muszę przyznać. Geralt też ma brodę. Chciałbym mieć taką brodę. Geralt ma trochę gęściejszą brodę ode mnie. Ale w porównaniu do ciebie... On się po prostu nie goli, bo jest na trasie. Jest na szlaku stary. Ale jemu ta broda dłuższa niż taka nie rośnie i to jest bez sensu.
jak teraz grałem, no, wiem, gram w The Red Dead Redemption, dwójkę, kurwa, tą bradę to masz po cycki. No. Jak się długo nie golisz. Złota! Pierwszy raz się tak dobija. Mam klucz. Proszę. Ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Stary, ja nie wiem, co ty za misję wyjeżdżasz. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Nie miałem takich misji. Wchodzę, a jeszcze. Ty lepiej wracaj do jeszcze? Domu i zaryguj się. Przeszłam grę. Nie wiadomo, co stąd wydarzyło. No tu nie wiem, jak to zrobiłeś. Musiałeś... Dobra, ja rozumiem, że nie uczestniczyłem w tym turnieju. Nie, ale... Po prostu nie, bo te misje są na tablicach ogłoszeniowych. No, jak nie wziąłeś, jak nie przeczytałeś jakiejś tablicy ogłoszeniowej, to musiałeś mieć tą misję. Nie przypominam sobie tego, że czegoś. Pójdę. Albo Skrolloza, albo jakoś to zjebałem, albo... Geralt, otwórz te cholerne drzwi. Arden. Garden. Położyć je trzeba. Bo są zamknięte. Oby tak, no bo one się pojedynczo otwierają, nie w środku. Barciowe widziadło jasne. Raczej ogar dzikiego gonu. Skąd się to wziął? Łotka cię dogoni. Jakiś niedojebany ten pies. Pies. Jesteś pies. Po co on robi? W sumie wkurwia, że niektórych się nie da się zaznaczać przeciwników niektórych. Chodź tu. O, taka misja jest. Up. Potrzebna mi jest stamina. Gdzieś, kurwa... Mnie nigdzie nie prowadzi, go trzeba zaatakować bądź zestunować. Ulewa się w ogóle, biegasz na wątek, zapierdala? No tak zapierdala. Nie miałem takiego. Bo on powinien mnie zaatakować, a nie przede mną spierdalać. Zaś jakiś bóg. Z tymi ogarami w ogóle są jakieś pojebane rzeczy. On w ogóle jest jakiś niedojebany, patrz, jakiś czerwony cały, jakby był obity. Chłopie, chodź tu! Gdzie spierdzielasz? Stój! No, w końcu zakowany. To są kule tak naprawdę przerobione. No chyba tak. No jeszcze mają małe takie. Bo... Unik z krótkiej zawsze robię z prawej do góry. Nie robię tylko tyle, żeby uniknąć ataku. Ciuch. Co daje ten... Ja już jestem za połową. Przebicie pancerza plus 50. Okej, zostajemy przy tym. To jest niezły pomysł. Na zdrowie. Wszystkie trole skalne, golemy i inne teraz potwory. Tak? Co one tam kurwoje? Żeby wszystkie coś tam pozdychały z kurwysyny. To są dwa koguty. Janina. Co się stało? Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Jak żyć, panie jeszcze złodziei? Jakie złodzieje? A wiem, co to jest. To pamiętam. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? Audus, czyli krasnolud z Polski. Mogę się tym zająć. Mogę się tym zająć. Nie pamiętam, o co w tym chodziło. Ale odliczę zniżkę dla seniora. Nie, żebyś sam nie był seniorem, gadał już powoli. Tak jak za zboże. Lepiej jak stara babcia do niego mówi, synku! Do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze po jednej biorą, psie krwie. Psie krwie. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady. Odciski wilczy, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Tak? Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala jeden. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy. No zdrowie. Na tropach się wyznaje jak mało kto. Rozumiem.
Ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Drób w opałach. Jaka kurwa nazwa. Piękne. Chyba są wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. Myślałem, że to wilki, ale tam coś będzie. Mam wrażenie, że to jest taka misja łączona. Kurwa, że jest jakaś misja w Geralcie, która nie jest łączona. No, też prawda. Znaczy w Geralcie, w Wiedźminie. Zrozumiałem ja tego. Ja tak czasem mam, że robię te misje, robię, a dopiero po kilku... Obok małych stóp, ale nie ma śladu walki. Po kilku misjach dopiero wracam oddać tę misję. Przepraszam. Ślady małych stóp. Ciekawe. Małych? To są małe, kuźwa stopy? Że to jest większa stopa od twojej, Geralt. To są małe stopy, dobra. Nieważne. Stop. Pycka. Dziwna woda. Teraz powinien być powinna być mokra ta jego część dolna, nie? Ale tak długo, póki się cały nie zanurzysz, to on nie robi się mokry. No, no ale na jakieś uproszczenia trzeba iść, nie? To tylko gra. Chłopiec. Piotruś, uważaj! Piotruś. On ma miecz! Dziobuchy mają cycki! To żołnierz! Powiedz mi, żołnierz. Nie weźmie. A, ona wzięła potem te dzieci tam chyba do siebie. Nic wam nie zrobię. Bo to dzieci kradły te kury. To po co przyszedłeś? Przysłał cię wykrętna. Bardzo fajne spoilery. Ciri to Geralt. Nie znam żadnego kapitana. Wrzesiński. Po śladach stworzeń, które kradły kury. Tyle rabanu o kilka chudych kur? Ta pani wcale ich nie lubiła. Ciągle na nie krzyczała. I wygląda jak czarownica. Co tu robicie? Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas zauważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy. Jakoś idzie. Da radę, kur. Teraz. Nie mam telefonu, ojeju. Skąd się wzięły te wilcze ślady? Kiedyś tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Co? Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Lepiej poszukajcie pomocy. Radzicie sobie, bo okradacie innych. To się źle skończy. Lepiej poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować. Ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści. Możecie udawać. Uszyjemy namiot z liści. Ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Dzieci są bardziej zaradne niż te żebraki, kurwa, w Nowigradzie. Dzieci są bardziej zaradne niż 90% dorosłych ludzi w Polsce. Jestem chory na bidę. No, no dokładnie. Kierowniku daj 5 zł. A chleb. To prawda, to jest płynny chleb z procentami, ale dalej chleb. To ma drożdże, to ma drożdże. Ujrze, jedne są piekarskie, inne są piwowarskie. Drożdże to drożdże. No i co tam? Dał je Bóg. Nie? Znalazłem złodziei. Znalazłem w lesie grupę dzieci. To one kradły wasze kury. Dzieci? I co, na oklep na wilkach jeździły? Nie. Nigdy nie było tu żadnych wilków. To bardzo sprytne dzieciaki. Jeśli rzeczywiście mają trochę oleju w głowie, to teraz będą się trzymać z daleka od mojego kurnika. Przygarnij je, to przestaną kraść. No. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A, ale dobrze, pomyślę o tym. Przecież to są ręce do roboty. Odchowane już są prawie, kurwa. Odchowane? No mi wyglądało po 6-8 lat, kurde. Dobra, ja wiem, że odchowane to znaczy, że już poszło na swoje, ale ręce do pracy w polu. No. Gdziekolwiek. Co to? Barcie, a, odebrać nagrodę za barcie widziadła. I zaczynamy serce z kamienia w końcu. Spotkałem się z panem Lusterko, czyli z panem Lusterko. Z panem Borutą. Przez barciowe widziadło, bo garem dzikiego godu.
Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze dwa tygodnie obudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uli. Dzięki, dzięki, Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. Do dupy schowane. Dokładnie. Dobra, mamy kupca po drodze, więc sprzedamy różne badziewia i idziemy do Urierla von Everest. A kup... Aha, dobra. U mnie kupiec by miał 200 złota. Ciebie ma 200, nie ma 5 koła. Ej, umawialiśmy się na więcej niż 249. No, tam było 275 chyba. No. No, ale ten bóg się często zdarza, że dają ci podstawową sumę, mimo że się targowałeś. Przynajmniej na tej wersji PC-towskiej. No właśnie, nie wiem, co dostałem właśnie. Nie wiem, co dostałem za achievement, bo nie patrzyłem. Pokaż mi swoje towary. Raczej kup moje towary. A co wsadzasz za glify i runy? Ja zawsze lecę w ogień. Zależy. Igni. Zależy, ale... Krwawienie. Zawsze wkładam najmocniejsze, to co ma największą szansę, to wkładam. Nie, to ja wolę nie mieć nic niż mieć jakąś tam belę jaką mocniejszą, bo i tak tego nie użyję. A jak wolę poczekasz. No bo kurwa, czy wyciągasz broń, to on tego używa samemu, ale to stary, tylko szansę na jak mam, stary na przykład glify z Axii. A to nie, no, jeżeli chodzi o zbroję. Nie, chodzi mi o to i o to. Nie, jeżeli chodzi o broń, to zawsze używam najmocniejszych, obojętnie. Aha, tak, co bo to tam jest. Potem są te statystyki. A jak chodzi o zbroję, o to używam to, pod jaki znak się specjalizuje, czyli aktualnie Igni bądź Quen. Igni Art. No to zależy, jakich znaków się specjalizujesz. Ja w Arda nie mam żadnych punktów rozdanych, więc nie ma sensu nic dodawać pod Arda. Nie? Nie. Ard też jest OP. Ard na drugim poziomie, jak... Ja mam Igni Arda. Jak Arda ulepszysz na... bo każdy znak ma dwa sposoby używania. Albo klikniesz raz, albo przytrzymujesz. I Ard ma do AOE. Ard ma AOE, kurwa, nie? To jest OP. I to zamrażające, OE. Przewracające i ogłuszające, nie? Czy coś tu. Ale to dopiero w tym, jak przejdziesz na mutację trzecim? W tym. O, sprzedałem obraz Jaskra. Odkupmy go. Będzie kosztował pewnie kurę pieniędzy. Wcale, że nie. Nie tak dużo. Ale sprzedałem go za 10 zł, musiałem odkupić za 17 razy tyle, no ale dobra. Co obraz Jaskra? Skąd to muszę obraz? Ja mam tylko nie wiem, obraz. Dostałem go, ale nie pamiętam skąd. Przedstawiający hierarcha Hammenfeld. A, to nie jest Jaskier. Wygląda jak Jaskier. No, też bym powiedzieć, że to jest Jaskier. Może Jaskier, no, widzisz, jak sprzedam większość ekwipunku, to mam 55 na 160. A jak sprzedam cały ekwipunek, to mam 160. Uwaga, ja poniżej 150 jeszcze nie schodzę. No to albo masz glify... za dużo tych glifów i tych, albo masz za dużo... Trofeów. Trofeów. Wiesz, ile mam trofeów? Tyle co tych książek. Inne. A ja trofea podkładałem do tej, do skrzyni, żeby właśnie się pozbyć. I zostawiłem tylko te trofeła, które mogę poużywać, nie? Tylko, że ja mam moda na te trofea, że one dają lepsze bonusy. Dlatego ja ci pisałem, ty masz inne perki. Pisałem ci to wczoraj, że ty masz perki, kurwa. No tak, no. A tam masz... Bo te trofea podstawowe, one są tak chujowe, że równie dobrze możesz ich nie nosić. Dokładnie, ja tak patrzę, myślę, dobra, no jakieś coś tam daje, dobra, może następne trofeum da coś więcej, kurwa. No, I tak przez całą grę. Nie. Jesus, dobra. Okropne to jest. Wypijmy 10 piw. Jak sobie kupię peceta. Chodzi mi o wypicie, a nie założenia, to też może być. Kurwa. Mogliby spaczować tego Wiedźmina na konsolach pod peceta. Ja tam miałem założone. A, i ten, odwal na zwiększony udźwig, którykolwiek to był. Chociaż. 10% lifesteala. To się może też przydać. No, Geralt jest tipsy. Co jest? Stawiony. Jak ty to nazywasz? Po angielsku tipsy. Tipsy. Już raz takie złożę coś.
Panie, ile widzisz wiatraków? Atakuj je. Co ja jestem ten? Obłędny rycerz. Pieśń o roladzie. Nie pamiętam, roladzie, jak na Rolandzie. No. No, on się wychylił na naszej lekcji polskiego. Pieśń o roladzie! Ups. Się pomylił, kurwa. To był ten, kto walczył z wiatrakami? Znowu nie pamiętam. Roland. Nie. No tak. Nie. Nie, Don Quixote, sorry, pojebałem. Właśnie, Don Quixote. No dobra. To mnie wkurwia, że muszę wydać jeszcze dwa jeszcze punkty. Dwa. A nie masz w co, bo takie bez sensu, to i tak wszystko nie ma użyjesz. 5, albo tego nie użyję, no. Uj, no wydamy w to, bo to tylko 3 punkty może zająć, ale... Muszę to wydać tylko po to, żeby odblokować kolejny poziom drzewka. Też chciałbym tak szybko trzeźwieć jak on. Wypiłem 10 piw i po 15 sekundach nic mi nie stary, jest. Nie chciałbyś. No prawda. No ale jest ta jedna misja, jak jesteś w Kermoren i się naciulasz z Lambertem i Eskelem. Dobra, oni wtedy piją, wiesz. Białą mewę. No, Yennefer poszła, to teraz biała mewa. Jakiś krasnoludzki spirytus. Krasnoludzki spirytus to ja też mogę wypić, ale za długo on nie podziała, gwarantuję ci. Ja czasem sobie wchodzę tutaj i wszystkie te czarne browary, gdzie one są? Ja już wszystkie browary powypijałem. Czemu? Co ty chodzi? Żeby mieć kapy! Na te 10 sekund. Ktoś tam biega. Jakiś wilk pewnie. No, chuj z nim. Tu są biegają dziki, kurwie jebane. No, słyszę wilka. Słyszysz wilka? No, ja nie mam prawej słuchawki. Nie słyszę. Ja słyszę prawą, a ty lewą stronę. Ok. Uzupełniamy się nawzajem. Nowy znacznik. Folwark Frajsi. Frajsi. O, tu już lecimy do tego? Bierz konia, biegnij tam, bo to jest jedna prosta. W ogóle nie jeździsz na podce. Tylko jak są te wyścigi, używam podki. Tak to nie. Normalnie jest podką, stary. Biegniesz i ustawiasz sobie i biegniesz. Ty. Idź, kurwa. Co, o co ci chodzi? Ja wiem, że ona jest popierdolona i tak dalej. Ale na takich... Chodzisz z skrajności w skrajność. Dobrze, trzeba wiedzieć, kiedy ją można użyć, a kiedy nie. Na pewno nie w miastach. W miastach się nie używam jakoś. W wioskach też. Nie, szybciej byś był. Po prostu. Mm-hmm. I tyle. Ja lubię iść na tym prędzej. Co? 2 minuty prędzej. Szybciej. Tyle o ile. Podróbcie drogę. To zawsze coś. Anioł Giełdzie, dawaj zlecenie na żabę. Ups. Oj. Ja jestem autystą i ja nie wiem, kiedy jest spoiler, także przepraszam z góry. To mi się zawsze podobało. Jak to, uniki. Jak tak idzie zrobić? Lubi tak normalnie biec. Musiałbyś z nogi na nogę przeskakiwać, ale on tego nie robi. Czym chata bogata, tym goście żygają. Czym chata bogata, tym goście żygają. Dobre. Nie znam cię. Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everec. A, w środku jest. A, co on? On jest bladszy od Geralta, kurwa. Kurwa, to są... Jak on mnie wkurwia zryja, ten typ, ten to tutaj. Wszyscy mnie wkurwia. Ten, o. W ogóle to jest ryj, który mnie najbardziej wkurwia w tej grze. O, to żaba. Ciekawe, jak ciężko się będzie walczyć z tą żabą. Pamiętam, że z nim miałem nie lada problem, grając na normalnym. A teraz gram na najwyższym. No, ona jest przejebana, bo ona jest... Jej nie zajdziesz w ogóle od tyłu. Nie, ją musisz... Atak, uciekasz, uciekasz, atak, uciekasz, atak, tak, uciekasz, no. Uciekasz, uciekasz, uciekasz. Jakby się gra nagle w Dark Souls zamieniła. Mhm, no, bo ona ma tam te dłuższe ataki, wtedy musisz atakować. Ale on się atakuje, jak się wywróci na plecy. Kim jesteście? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Szlachta. Na bandę rzezimieszków albo zgraje byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Okej. Gdzie znajdę Olgierda?
Jestem w środku budynku awieralny. No, ktoś cię oszukał, bracie. Ale ta laska na playu chyba wygląda inaczej, Ryo. Play nie jest taki mocny. Teraz nie dla odmiany. Powiem ci, że na play wyglądała lepiej. A nie, to była ta. Mi się teraz myli. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, Angus, odpuść mu już. To ja jestem, Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Nie, nie, to ja jestem, Olgierd. Ty? A w życiu, to ja jestem, Olgierd. Mimo się gada, ale mam sprawę. Wesoło tu u was i chętnie bym się jeszcze pośmiał. Ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestie z kanałów. Podobno Olgierd von Everetz wystawił na nim zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Ta? A co na przykład? Żeś drętwy. Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. Kij w dupę. No dobra, mości wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. Przyszedł, zjebali go, nie dał się. Szacunek jest. O. Dlatego lubię być mistrzem sarkazmu. Nie ma tak obrazić kogoś tak, żeby się nie kapnął, że go obraziłeś. Jak cię zwał? Geralt z Rivii. Jak to? Dam ci radę, Geralt z Rivii. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Bo to się mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Ty przeszedłeś coś więc z kamienia? Jeśli chcesz tę robotę, musisz go zaciekawić. A Olgierd bardzo szybko się nudzi. Jak poszedłeś na krew i wino, a nie przeszedłeś serce z kamienia? Chuj. Chyba były, no kurwa stary, jak serca były na 32, a wino było na 34. Serca są na 30. U mnie było na 32, 100%, bo długo się w to patrzyłem. No mamy różnicę między wersjami gry. A rzeczywiście, 32. No a wino mi się 34. Wydawało, że 30. Ja wbiłem 34 i od razu poszłem kurwa na ten. Ja człowieku na 30 byłem jak z Ciri walczyłem. W Bolże. Jak... Z Ciri walczyłeś? Wiesz, ten z Gonem i w ogóle. Ja musiałem dobić level jeszcze, żeby wyjść. Masz gościa. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Kosmyki wielkie. Posągi bożków, po pierwsze królów no, i akty. No, dokładnie. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. Goła baba. Saga baba. A ty co o niej myślisz? Olgierd rządzi. Wolę twórczość Gernsta. Szczerze mówiąc, wolę tak twórczość Paxa Gernsta. No, znawca. O. Czyli szkoła Kowirska. Studiowałeś w Oxenfurcie? Nie, ale znam kogoś, kto studiował. Jaskier. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamek. Będę wącym. Olgierd w ogóle ma design epicki. No. Naprawdę tak oddaje charakter. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. On brzmi jak on jest znudzony, kurwa. Teraz porozmawiajmy o... No bo jest. No, wiem. Zejdźmy do mojej kompanii. Przekończymy coś. Ale ten jego strój, jak się przyjrzysz, detale, które oni oddali. Ataman Olgierd! Wiwa! Temu, wiesz, niech żyje! Strojowi szlachcica, to wiem, staremu, nie? To jest coś pięknego. Wiwa! To jest tyle szczególne. W końcu też Polska gra. Kto inny miałby oddać szczegóły, jak nie Polacy. No to teraz nie mamy już wyjścia. Ciekawi mnie, kto robi z Olgierda ten dialog. Nie wiem. Tego nie widziałem. Trzeba by obejrzeć te... Wiem, że za Geralta głos podkłada... Może wiedziałem, jedzenia. Ale już nie pamiętam. Ja ostatnio oglądałem dwa filmiki na YouTubie. Wiesz, coś najlepsze? Pamiętam, jak odpaliłem Wiedźmina jedynkę i usłyszałem tego czarownika. Kurwa, no ja pierdolę. Bezimienny. No czyją cześć ta uczta?
Jest jakaś okazja? Rungert. Świętujecie bez powodu. Janusz German. Dziś mamy chrzciny. Czyje? A za Geralta? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. To jest ten koleś, co podkłada za... Mam już dane imię! Za... I będzie się zwała... Czekaj. Tradycja! Ten kolczyk. Oglądałem filmik, taki, tak jakby z podstawki Wiedźmina i dialogów, nie? Nie mam pojęcia, i nasi polscy aktorzy wyglądają mi jak te postacie. Nie przejąłbym się tym z ryja zanadto, nawet. Gdyby z aparycji wyglądają. Moja kucharka. Posłuję, zobaczysz, nikt potem ci pokażę, jak mi się wspomni w ogóle. No, w angielskiej wersji na pewno tak nie ma. No jasne, kurde. A u nas naprawdę jakiś festyn. Większość osób wygląda jak osoby, do których mówię. Ale oni są stylizowani na Słowian, nie? No, dlatego my mamy większą szansę, żeby wyglądać. Jakbyś wziął jakiegoś Ruska, czy Czecha, czy Słowaka, też by wyglądał podobnie. No, możliwe, tak. Iście. Weska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Śmiłujcie. Hej, zostawcie ją. To tak się traktuje córkę dziedzica? Zjebał go. O czym tu mówisz? A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Porozmawiamy o nagrodzie. Została jeszcze jedna formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. Niech ci będzie. Ile chcesz? 300? 400 koron? 450. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Jeśli coś przeżyję, przyjmuję zlecenie. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej bem, nagroda cię nie minie. Dobrze. Zejdź do kanałów pod Oxenfurtem. W tym razie... Myślę, że zanim tam pójdziemy, jeszcze się przejdziemy po tą tablicę ogłoszeniową, bo to nam odkryje pytajniki tu wokół. Nie wiem, czy chwilę nie poeksplorujemy, później pójdziemy dalej. Nie musisz tego robić później. Hej ty, kocioczka! Chcesz zakutasić? Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocie oczka. Co, zabronisz mi? Tak. Przejdź do rzeczy. Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Clivert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Model postaci to jest ta laska, którą, wiesz, jak Geralt spotyka Jaskra w Nowigradzie i Geralt udaje złoczyńcę. To tak wyglądała właśnie laska od tego. No ona miała inną fryzurę. Tak. Czemu sama się tym nie zajmiesz? Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Hmm? Ano lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cliverta, dawno temu wyglądałbym mu fila. Clivert. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Prawda. Nie przyjmuję zleceń na ludzi. No dobra, mów dalej. Mów dalej. Clivert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Z twarzy rzeczywiście nie najciekawsze, ale lubię taki styl fryzury, że z jednej strony wygląda na łyso, a z drugiej długie włosy. Clivert był synem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Może przez to, że ja lubię mieć długie włosy, to żeby był kontrast. Przemyślę to sobie. Clivert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Do której? Na czole. Powiedziałem, że to... No badam, do której. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, kocie oczka, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie. W alchemii. Karcz mnie przy rynku. Jebać. Jebać wszystko. Tak. To był tekst, przy którym dzisiaj wychodziłem z Wiedźmina. Do ciebie szedłem.
jebać wszystko. Grałeś dzisiaj? No oczywiście. Grałem. Wiesz, że już nie masz siły. Oczywiście, że nie miałem, ale miałem na... Wiesz, to jest Wiedźmin stary, to nie potrzebuję tyle many co do Dark Soulsów. No zwłaszcza jak jest na najłatwiejszym. Co się przeżynasz przez tę grę, choćbyś kurwa nie wiem. Trochę tak. Tak patrzę właśnie na jak teraz gram na tym poziomie i sobie wyobrażę, że to ma jeszcze 4 poziomy wyżej. A ja gram... Widzisz zresztą jak wygląda gra na najtrudniejszym zbytek, kurwa utopiec się może zajebać na 5 hitów. W sumie na razie nie widzę, bo ty grasz tak, że jakoś trafiasz na te miejsca, gdzie masz o wiele niższy, znaczy gdzie te miejsca mają niższy level niż ty. No bo wiesz... Nie widzę na razie nie widzę różnicy. Nie, ale mimo to, że te potwory mają połowę mojego levela, to i tak są w stanie zajebać mnie na 5 hitów, jakbym się dał 5 razy trafić z rzędu. Zresztą mnie też. Tylko, że u ciebie te potwory są na twoim levelu, albo... A niektóre to się w ogóle bugują i stoją, nic nie robią. No to dziwne. Naprawdę, Cyklopa już tak zajebałem, Gryfa już tak zajebałem, Biesa tak zabiłem. Uwaga na czerwone pancerze! W naszych spokojnych do niedawna stronach zagnieździła się plaga, która rozprzestrzenia się jak robactwo. Renegaci z zakonu Płonącej Róży, Płonąca Róża, upodobali sobie nasze ziemię za swoją siedzibę. Od tego czasu nikt nie może się tu brzmić bezpiecznie. Dzisiaj zbierałem od nich ekwipunek i musiałem go wyjebać, bo nie miałem eku. Nie miałem kapa. Ci, którzy mienią się zakonnikami, a są zwykłą hałasną, grabią na gościńcach. Zabierają ludziom plony, a i dziewki, co ładniejsze, psują. Jak gdzieś zepsuć dziewkę? No wiesz, psujesz ją tylko raz. Aha, no chyba, że tak. Ślemy pisma do zarządców tych ziem, ale dopóki wojsko nie zabierze się za tych psów bratów, nikt w okolicy nie może się czuć bezpiecznie. Pan dziedzina zaprasza. Naszła cię ochota na grzybka? Chcesz sobie zapalić ziółek? Marzysz o chwili relaksu po całym dniu pracy na polu? Zajdź do chatki pana dziedziny. Borowieki, inne grzyby suszone, pokrzywy, chmiel, lublik, bełkot, dźwięci, sił. Dziewięć sił, dokładnie, bo to jest ci z kreską i no, Boże, kompocik z maku i kompocik z maku. Stary, ja bym był panem dziedziny, kurwa, ja bym żył w tych czasach. Skup i sprzedaż runa leśnego u pan Kracego dziedziny. Boże, pan Kracy? Skąd to ja skierdę się chyba pan Kracy nazywa, nie? To hrabia, coś tam, on ma te imię dwóch jak kurwa. Pan Kracy, pypy, coś tam. Ostrzeżenie wędrowcze. Jeśli zamierzasz podróżować przez trupią Knieję, pójdziesz przez okolice ruin zamczystych. Ops. Co? Klikłem A, więc znikła. Modlitwa we wsi. Bronowic. Wszystkich, którzy chętni do tego, żeby złe moc odpędzić, uprasza się o przyjście na plac pod górnym młynem. Wędrowny mnich Ernst Glico, dokładnie, odprawi rytuał, który ma odpędzić ducha z sołtysowej, który nie daje okolicznym spokoju. Za siedzibę najwyraźniej kaplicę sobie upodobał. Ci, którzy przybędą modlić się za Ernestem Glico, niechaj przyniosą ze sobą świecę. Druciarz Tanio. Witam, nazywam się Kristen Hagen i jestem druciarzem. Osiedliłem się w wiosce Morin. Morin? To jest firma, która robi te konserwy. I zapraszam wszystkich potrzebujących do chat Imć Szechtera. Wynajmuję u niego izbę. Zapewniam najlepsze wyroby i niewygórowane ceny. Zapamiętajcie sobie, wioska Morin, druciarz Kirsten Hagen. Ceny niskie. Nie, Morin to jakaś... I zlecenie na ucznia, który zaginął bez śladu. Dobrzy ludzie, uczeń mój, Folkert, przepadł bez śladu. Wielce się o niego martwię, przeto temu, kto go odnajdzie i sprowadzi niebagatelną sumkę w koronach na grackich wypadkach. Jak to zainteresowany, zachodźcie do mojej chaty, co pod oksem furtem stoi. Gdybyście drogę zgubili, pytajcie chłopów, gdzie zielarz przyjmuje, to wam kierunek wskażę. Oto Bamer. Pan Kracy?
To wszechmocny po grecku. Dobrze wie. A nasz Moryń to wioska pod Szczecinem. Patrz, ile się pytajników z jednego kuźwatego pojawiło. Wiem, no miejsca. Też ich mam w kurwie. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zapraszam następnym razem, gdzie myślę, że poświęcimy większość odcinka na zwiedzenie wszystkich tych pytajników, bo przynajmniej jeden, a może nawet dwa, to będą źródła mocy. Zawsze darmo. Nie. Jeden bądź dwa. Ale zawsze, wiesz, jeden czy dwa punkty umiejętności za darmo. Także ciao bella ciao, że się tak wyrażam.